skrzyżowanie ulicy Orzechowej i Włoskiej, w sumie Włoska i cmentarz Jeńców Włoskich. I co ja tutaj widzę? Ach, widzi pan tutaj projekt naszego uniwersytetu wspólnie z fundacją, ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych EU i z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Projekt na jubileusz Uniwersytetu, który przypadał w ubiegłym roku akademickim. No niestety tak się złożyło, że ten projekt musieliśmy przeciągnąć na ten rok akademicki. Mamy nadzieję go skończyć. Dzisiaj właśnie finalizujemy. I projekt ma tytuł Upiększyj miasto z UTW-PSW. Ukwieć miasto z UTW-PSW. Dostaliśmy z Urzędu Miasta tę działkę. I poszliśmy, prawda, zapytaliśmy, gdzie możemy posadzić roślinki kolorowe. No i właśnie dzisiaj to robimy. Ciężko było taki projekt napisać? Ciężko takim projektem za... Samo napisanie projektu nie było ciężkie. Wymagało wielu przemyśleń. Dużo zaangażowania, pracy. Samo napisanie nie było trudne. Później gorzej jest z realizacją. No przede wszystkim, tak jak wiemy, bardzo niedogodny czas. Koronawirus nam przeszkodził, bo nie wiem, koleżanka już pewnie wstępnie powiedziała, tak. Mieliśmy projekt wstępny. Ani o tym, że był inny projekt, to nie powiedziałam. To jest nasz drugi projekt opracowany. Pierwszy projekt był skierowany do uczniów szkoły podstawowej. Mieliśmy pokazać uczniom szkoły podstawowej numer 9. Mieliśmy pokazać uczniom ginące zawody, zapomniane umiejętności. Nawiązałyśmy współpracę z Pyrkowicami i z Chrudem, z tymi dwoma. Gminny Ośrodek Kultury Białej Podlaskiej. Gminny ośrodek, tak. I te pracownie ginących zawodów, tak, i tak, z rozkoszą. Tak. Wszystko było już zaplanowane. Dzieci miały tkać, miały filcować, przyszywać guziczki, szwy, szyć torebeczki. A w Pyrkowicach miały dzieci piec ciasteczka i rogaliki, miały się zapoznać z pracą wyprodukowania chleba. Ale myślę, że to, co dzisiaj się dzieje, to też właśnie im by się spodobało. Oczywiście, ale no, w związku z tą groźną epidemią, no, wiadomo, szkoła odmówiła nam dalszej współpracy i ten drugi projekt powstał w bardzo szybkim tempie, w ciągu 2 miesięcy właściwie. Na tamten projekt mieliśmy prawie rok czasu, a ten w ciągu 2 miesięcy, no, skierowaliśmy nasze zainteresowania zupełnie w innym kierunku, prawda, żeby to było bardziej bezpiecznie, na powietrzu. No i tak jak koleżanka już, prawda, wspomniała, poprosiliśmy o wskazanie miejsca, gdzie moglibyśmy troszeczkę zieleni posadzić, upiększyć miasto. Oczywiście swoje zainteresowania, swoją energię, swoje pasje przekazać ludziom, włączyć do tego większą społeczność. No i bardzo się nam przychyliła do tego projektu pani prezes Zieleni Miejskiej, Halina Stasiewicz, prawda? Oczywiście pani pani Katarzyna, projektantka. Więc jest to dla nas ich wkład społeczny, bo my za to nie płacimy. Zapłaciliśmy za roślinki. No ale tak widzę, że się tutaj wcale nie męczycie. Dla was jest to zabawa. Bo wie pan co? Chyba większość osób, które tutaj pracują, ma swoje działki i doświadczenie. Czy ten plac już jak nabierze swoich kształtów, może jakaś nazwa, coś będziecie opiekowali się nim później? Tak, planujemy w dalszym ciągu się opiekować. Jako takiej nazwy nie planujemy, ponieważ to jest plac przy tym, malutki skwerek. Ale jest tablica pamiątkowa. Ale tablica upamiętniająca, że to Uniwersytet Trzeciego Wieku przy uczelni PSW. Tak. Właśnie. Na razie nie wkopana, zaraz pokażemy tablicę, prawda? No i planujemy w dalszym ciągu podlewać te rośliny, no zadbać o nie. Na pewno pierwsza taka akcja będzie w okolicach Wszystkich Świętych. Musimy tutaj przyjść, troszeczkę zrobić porządek, zaświecić znicz. Tak jak pan widzi, sam cmentarz już jako tako nie należy do naszego projektu. Niemniej jednak troszeczkę tam robią porządku troszeczkę. Emeryci mają siłę, mają werwę, mają pomysł na dalsze życie, na jesień życia. Dzisiaj mamy piękną jesień, słoneczna pogoda nam się trafiła. I chcemy, żeby nasza jesień życiowa była taka piękna, słoneczna. No, gdzie was spotkać na co dzień? Słuchajcie, na co dzień zapraszamy na uczelnię.
Państwową projekt, Szkołą Wyższą. Nasz plan pracy, bo mamy z miesiąca na miesiąc praktycznie układamy, bo wiadomo, że czasy są niepewne, ale nasz plan pracy i nasze wszelkie informacje o nas i galeria zdjęć z naszych działań jest na stronie utwpsw.bp, więc można zajrzeć, nawet niekoniecznie tak, i wygooglać tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku Biała Podlaska i na pewno wszystkiego się dowiedzą osoby, które są zainteresowane. Zapraszamy. Dziękujemy. Również do nas, mimo że jest to taki okres bardzo niepewny, ale zapisało się trochę osób, są zainteresowani również w tym roku. W bezpiecznych warunkach przeprowadzamy wykłady, są to odległości, prawda? Na uczelni jest kabina detoksykująca, dezynfekująca, prawda? Więc też automatycznie, no w jaki sposób jest to zabezpieczenie przed wejściem. Dziękuję. Zachęcamy wszystkich i dziękujemy. Jesteśmy bardzo zadowolone, my, bo to jest moja zastępczyni, że dzisiaj jest taki odzew na to. Nawet przyjechał mąż koleżanki, która się rozchorowała, żeby nam koleżanka pomagać. Koleżanka się przychorowała, jednak wysłała męża, czyli odpowiedzialność jest, odpowiedzialność, prawda? Odpowiedzialność mamy dużą. Pracuję w zieleni miejskiej i panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgłosiły się do nas z taką bardzo fajną akcją stworzenia rabaty na terenie miejskim. Udało nam się tutaj wspólnie wybrać rośliny, które na taki teren się oczywiście nadają. Nie będą nam sprawiały jakichś wielkich kłopotów pielęgnacyjnych. No a przede wszystkim też będą cieszyły nasz wzrok swoim tutaj wielobarwnymi kolorami. Posadziliśmy małą rabatę z róż, która będzie przepięknie kwitła właściwie od lata do późnej jesieni, co oczywiście gdzieś tam tutaj za moimi pleckami widać, piękny różowy kwiat. Mamy centralną rabatę z roślin troszeczkę wyższych. Usytuowaliśmy je w tym miejscu, żeby oczywiście nie zasłaniać widoku, bo jednak znajdujemy się w miejscu u zbiegu ulic. W związku z tym centralną część naszej rabaty zajmuje pęcherznica o czerwonym liściu, która oczywiście wiosną będzie kwitła. I schodzimy sobie pięterkami troszeczkę niżej. Mamy tutaj posadzoną przepiękną hortensję. Pozwoliliśmy sobie, ponieważ jest to przeuroczy kwiat i liczymy na to, że tutaj pod opieką naszych wspaniałych pań i panów z uniwersytetu będzie ona odpowiednio zadbana i oczywiście przez nas i będzie mogła, prawda, tutaj nam cieszyć te nasze oko. Pojawił się również tak troszeczkę dzisiaj spontanicznie mały żywopłocik z berberysu. Berberys przebarwia się na kolor już jesienny, przepięknie czerwony, więc będziemy tutaj mieli właściwie od wiosny, ponieważ pojawiła się nam także tabuła, która będzie kwitła na biało, więc właściwie wiosna, pełna paleta lato, barw. Oczywiście, wiosna, lato, barw, mamy tutaj pełną paletę barw, tak wesoło tutaj będzie, tak jak jest dzisiaj na tej całej akcji, prawda, sadzenia, więc liczymy na to, że też te rośliny nie tylko dla uniwersytetu, ale przede wszystkim tutaj mieszkańcom też się będą podobać. Jest też trochę iglaków, oczywiście, ponieważ mamy też zimę, więc musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli nam te listki, prawda, w zimie opadną, nie będzie kwiatka, zawsze mamy jakieś rośliny zimozielone, które nam będą zdobić tą naszą rabatę w okresie zimy. Zieleń miejska oczywiście dba o takie miejsca w mieście Biała Podlaska, ale czy pani jako specjalistka, brakuje nam tego typu wydarzeń, tego typu skrzyknięcia się ludzi, tego typu akcji? Oczywiście, dużo miejsc białych jest, które jeszcze wymagają pewnego rodzaju zadbania? Oczywiście, jak najbardziej szukajmy takich miejsc przede wszystkim, tak? Widać, że to też zbliża ludzi, takie akcje. No i będziemy też czuć, że mamy jakąś taką cegiełkę tutaj, jakiś swój udział wszyscy, że coś takiego swojego stworzyliśmy i na pewno przyjemnie będzie przechodzić obok, prawda? I czuć, że to jest rabata wykonana przez nas.